W miejscowości Trześń na terenie gminy Gorzyce zainwestowano w infrastrukturę sportową. Na stadionie piłkarskim zamontowano oświetlenie, które znacznie poprawia warunki dla miejscowego klubu. Zamontowano także nową altanę, która znajduje się w pobliżu boiska. To kolejny etap przeprowadzanych tu inwestycji. W poprzednich latach powstała m.in. zadaszona trybuna. Pierwsza inwestycja to oświetlenie stadionu, które zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym znacznie poprawi warunki do trenowania. Zadanie to wykonano sprawnie i zgodnie z planem. Ostatnio zakończona została tutaj inwestycja związana z oświetleniem płyty boiska, zewnętrznym oświetleniem. Jest to oświetlenie, które znajduje się na 8-14-metrowych słupach. Na pewno w znaczący sposób poprawi komfort treningów i meczy, ponieważ przeważnie te treningi rozgrywane są porą wieczorową. Koszt tej inwestycji to około 200 tysięcy złotych, oczywiście ze środków własnych. Ta inwestycja na pewno w znaczący sposób poprawi komfort treningów i meczy, tym bardziej, że drużyna LZS Płomień 6 w tym roku awansowała o klasę wyżej w rozgrywkach. Druga inwestycja jest znacznie mniej kosztowna, ale także wyczekiwana przez mieszkańców. To altana, która będzie służyła nie tylko klubowi, ale także innym grupom. Znajdujemy się w miejscowości Trześń, gdzie w ostatnim czasie zakończona została inwestycja. Postawiona została tutaj właśnie altanka. Cały koszt tej inwestycji to około 25 tysięcy z funduszu sołeckiego. Oczywiście są to pieniądze przy wsparciu gminy Gorzyce. Oprócz tej altanki będą jeszcze tutaj stoły i ławki, na które oczywiście czekamy. Altanka została postawiona tutaj właśnie dla użytku lokalnej miejscowości oraz LZS Płomień Trześń. Z każdym rokiem sportowe centrum miejscowości Trześń pięknieje i staje się coraz bardziej funkcjonalne. Warto dodać, że na co dzień trenuje tu wiele dzieci. Poprawa warunków to także zachęcanie do jeszcze większej aktywności. Chciałem w tym miejscu podziękować panu wójtowi za piękne oświetlenie, bardzo nowoczesne, jak również za altanę, którą z funduszu sołeckiego zakupiliśmy dla naszych sportowców, dla ogółu mieszkańców. Wiąże się z tym, że w tym roku uzyskaliśmy awans do A-klasy. Serdeczne dzięki i wójtowi, i wszystkim piłkarzom, i wszystkim kibicom naszej drużyny. Właśnie to najbardziej cieszy, że inwestycje idą ze sportowym sukcesem. Po 17 latach osiągnęliśmy awans do A-klasy. To jest właśnie zasługa przede wszystkim prezesa Józefa Zioło, trenera wspaniałego, który umie z młodzieżą, z młodymi ludźmi pracować, Marcina Siudaka, jak również i wspaniałych kibiców. Stadion Płomienia Trześń to wizytówka miejscowości, a duża w tym zasługa samych mieszkańców. Sympatycy klubu wiele prac wykonali tu społecznie. Uwagę zwraca m.in. świetnie przygotowane boisko. Udało nam się zrobić i piłkochwyty, nawodnienie, zadaszenie trybuny, oświetlenie mamy wspaniałe i teraz już powstała również altana, która będzie teraz wyposażona w stoły, w ławeczki. Także i najważniejsze, że mamy 4 sekcje młodych dzieciaków, żaczki, starsi, juniorki, oldboye zawiązane. Także jest ta płyta wykorzystywana i ta infrastruktura wspaniale działa.